No i zobaczcie, przywiozłem sobie tutaj ściągacz, tak jak mówiłem, pożyczyłem go sobie od kolegi. Jest to ściągacz do szajb, taki troszeczkę większy. No ale zaczepiłem sobie delikatnie tutaj, tu po brzegu z jednej strony, z drugiej widzicie, ustawiłem go sobie mniej więcej w jednym poziomie, czyli o tak. No i udało się zdjąć to koło wariatora. I tak, no co tu jest? Tutaj te szczęki są słabe. Tak, przydałoby się nowe, chociaż te, no jeszcze są jakoś tam od biedy w miarę. Nie wiem, będę kombinować, może od jakiegoś minicrossa dopasujemy sobie. Tylko tu są jeszcze takie większe szczęki dodatkowe na tym drugim elemencie. One są tak, plus powinny być sprężynki, dwie, widać po otworach, tak. Jak zdejmę sobie tą szczękę, to jest tu taki wpust, w którym powinna być założona sprężynka i to powinno być zaczepione o tą szczękę, no żeby po prostu ona sobie tutaj tak luźno nie latała. Jest to założone w ten sposób, czyli to jest tutaj tak jakby wskazywało, że kręci się w przeciwną stronę, czyli do tyłu. Jest to, spójrzcie, na łożysku, a ten element był bezpośrednio na wale. Na klin plus stożek, czy nie? Nie, przepraszam, stożek. Sam stożek bez klina. No i to są takie główne elementy, z którymi podejrzewam, że będę musiał powalczyć, ponieważ nie wiem, jak tu z dostępnością tych części. Zorientuję się troszeczkę, jak to tam wygląda w Czechach, czy coś takiego jest, czy nie. Kolega, do kolegi trzeba się odezwać. Mam takich paru znajomych w Czechach. No to odezwę się, zobaczę, czy będzie im się chciało coś takiego zorganizować dla mnie, czy nie ma tego. Wydaje mi się, że powinno być, jak nie, no to będę kombinować, tak jak mówię. Tutaj z mini jakiegoś crossa, myślę, że do ogarnięcia. Tutaj średnica taka podobna, jak powiedzmy w jakimś komarku, szczęki hamulcowe, więc może kupię samą okładzinę i klej do szczęk po prostu i przykleję, żeby to było. Bo spójrzcie, teraz został tylko taki element, malutki. Pokażę to wam. Zostało tylko tyle. Widać? Nie wiem, czy powinno być po całości. Wydaje mi się, że powinno być po całości. Takie przytarte jest dosyć wszędzie, a może tylko tutaj, bo tu widać jakiś tam klej, nie wiem, muszę się zorientować, jak to ma wyglądać. Jeżeli wy wiecie, to dajcie znać, czy można to kupić, czy jest to gdzieś dostępne, może macie, no to chętnie odkupię, a jak nie, no to mówię, kupię okładzinę plus klej i będziemy kleić. Ważne, że udało się ściągnąć przy pomocy tego ściągacza. No to pokażę wam teraz, w jaki sposób zdjąć sobie ten pasek. Tak najrozsądniej, po odkręceniu oczywiście tego dzwona. Nie zdejmować go tak, że ciągniecie i próbujecie tu sobie zdejmować po troszeczku. Tak nie. Trzeba sobie wziąć do góry. Robię to jedno ręką. Podnosić i kręcić. Tak, podnoszę sobie ten dzwon i kręcę i spójrzcie, ten pasek schodzi, tak, sam, ja po prostu kręcę sobie tutaj i to podnoszę, widzicie, kręcę, podnoszę coraz wyżej, no i już zeszło, tak, bardzo łatwy sposób, fajny, no i zobaczymy sobie, jak ten pasek wygląda. Tutaj jest tak w miarę, a spójrzcie tu.
są oberwane. 3-4 ząbki prawie. Prawie 4 ząbki, czyli mniej więcej, uwaga, ściągam. Tu jakiś mały zimmering jest, spójrzcie. Mały zimmering. Pod spodem dwa łożyska, takie koszyczkowe typu właśnie jak na swożniu tłoka. Ten zimmering tutaj sam wychodzi leciutko. I patrzymy sobie na zęby. Raz, dwa, trzy, cztery. No to tam 5 ząbków, 6 maksymalnie jest napędowych, złączonych cały czas. Także jak są 4 ząbki wyrwane, to już naprawdę nie na tym pasku 4 ząbki wyrwane, to już naprawdę niedużo brakuje, żeby po prostu całość przestała działać. Kurde, po śmieci gdzieś tu przyjechali. Muszę iść zobaczyć do mojego kosza. No, wystawiłem śmieci. Dobrze, że słyszałem, bo szkło dzisiaj zabierają. Nie mam za dużo tego szkła, ale tak rzadko przyjeżdżają, że po prostu warto wystawić, żeby pamiętali na przyszłość. Ściągam sobie ten kosz. Ciach, jest tam coś ciekawego? No chyba nic. Nic ciekawego, nie. Tylko tyle, że to jest na tulejce. Dosyć sztywno siedzi. Zaraz zobaczymy sobie ten wałek. Ściągam sobie kosz. Ok. No i dobra. Trzeba to teraz tu rozkręcić. Rozłożyłem sobie ten silniczek również przy pomocy tego ściągacza. Podłożyłem sobie pod spód dwie beleczki, żeby leżał troszeczkę wyżej. Chwyciłem tym ściągaczem tutaj sobie za tą powierzchnię, z drugiej strony również. Zaparłem o wał, no i rozłożyłem. Teraz patrzymy sobie w środek. Wał widać podkorodowany. Generalnie wał jest ok. Skrzynia biegów o dziwo jest. O dziwo jest skrzynia biegów, bo myślałem, że taka Jawa Babeta automat to tam wcale nie jest automat, ale jednak coś tu jest w tym silniczku. Zobaczmy sobie, co to jest, jak to wygląda. Zdejmuję sobie jeden tryb. Tak, czekajcie, jakąś szmatkę tu mam. O, wezmę sobie szmatkę jakąś. Przetrę go sobie, żeby zobaczyć, jak to tu wygląda. No, taki trybik jest, jaki jest. To sobie wyczyściłem. No, ten trybik jest generalnie ok, ale już widzicie pewnie, że coś tu leży. Coś tu leży. Jakieś takie elementy, dwa. Dwa takie elementy. Nie wiem, czy to od jakichś trybów. Są zaokrąglone, więc to wskazuje, że to są elementy jakiegoś trybu. Zaraz zobaczymy, co tam dalej. Ściągam sobie ten. Tutaj ma jakiś znaczek. Jeden. Czyli jedynką do góry. To, aha, to nawet tego nie zdejmę. Bo to jest jakoś tutaj. Na łożysku. Łożysko trzyma po prostu. O, idzie. Czyli zejdzie całość. Zobaczymy, czy to, czy... O, zeszło. Zeszło. Nie na łożysku, tylko na tulejce. Czekajcie, zanim to sobie omówimy, to ja tu sobie zerknę od razu, co tu jest. A nie, myślałem, że tam coś spadło. Dobra, jest sobie ten trybik, który tu wyjąłem. No i co z tym trybikiem? Trybik wydaje się być ok, ale jak tak sobie patrzę tam w środek,
to tam są jakby następne elementy takie ukruszone, takie same jak te, co wyjąłem wcześniej. O, wypadł jeszcze jeden, były dwa, teraz są trzy. No i tu jest jeszcze coś. Tu po boku jest jeszcze coś takiego, widzę. Będę to musiał sobie za chwilkę rozebrać i zobaczyć, co tam się kryje w tej jawie. Taki automat, no to już wiecie, to będę musiał dwoma rękoma, czyli jak to otworzę. No tu widzę, że tutaj, o tu, tam jest, o widać go delikatnie, tam jest taki metalowy element, a może nie, bo tu też jest i tu też jest, to może tyle, to może jest jakieś zabezpieczenie tam, nie wiem. Dobra, no wyjąłem sobie to, ta choineczka jest ok, ten tryb jest ok, ściągam sobie ostatnią. Aha, jest czwarty taki proszek. Łaj, to mi się tak tłuste, to jest od tego oleju starego, olej czarny, widzicie w tej skrzyni, jakby to, kurde, nie wiem ile miał przejechane, od nowości pewnie nigdy nie zmieniane, ale jawka była kiedyś w remoncie, podobno była w remoncie i miała mieć nowy tłok, a tłok sami widzieliście, wyglądał jak wyglądał, także chyba nie za bardzo. Podkładeczka, rap ciap ciap na swoje miejsce, no i co, trybik. Trybik też cały. No to wychodzi, że te opiłki, znaczy opiłki, te elementy nie są z tych tutaj podzespołów, które ja wyjąłem, ale tak jak mówiłem wam wcześniej, tak, to było sobie tu. Ja to tak sobie składam, żeby było wiadomo później. To było sobie tak, wszystko, tak. Teraz tu jest, widzicie, to koło. To koło ma takie wypustki, dwie. Nic tu nie wskazuje, żeby tu było coś ułamane. Tu jest ok, ale w środek wchodziło jeszcze coś. Podejrzewam, że właśnie jakiś, no to wiadomo, ta zewnętrzna część, tak, bo spójrzcie, tutaj mam ten dzwon, tak, i widać, że powinno coś wchodzić w środek, tu powinna być ta wewnętrzna część tego dzwona, ja jej tutaj nie mam i być może, odkładam to sobie, być może ona miała właśnie takie wypustki, dwie, podejrzewam, że mogły być dwie, a nie cztery, bo po co cztery, tylko to mogły być razem jakoś tu połączone, żeby załączyć ten dolny bieg, tak? Bo to jest jeden bieg, tak? Ten bieg, spójrzcie, ten bieg sobie współpracuje na tym, widać, ale też jakoś trzeba załączać ten drugi bieg. Żeby załączyć ten drugi bieg, na pewno tu był jakiś dodatkowy element, właśnie przymocowany do tamtej drugiej części dzwonu, z takimi wypustkami, który to tu sobie załączał. No ale to się tu urwało, tam to zniknęło, no i tyle. Ale przynajmniej wiem, że skrzynia biegów, wow, no to jest ok, wystarczy to obczyścić, zmienić łożyska Zimmeringi i mogę sobie tutaj tą główną część, główne kartery
złożyć na gotowo. No i bardzo dobrze, bo to będę mógł nawet wkręcić sobie w ramę, a później po prostu będę dorabiać, kombinować sobie z tym wariatorem i z jego elementami.